Ja jestem osobą niezwykle szczęśliwą, że znałam tego człowieka, potem papieża Jana Pawła II, 72 lata w różnych sytuacjach, bo najpierw w Wadowicach w szkole, potem na uniwersytecie, potem w tajnym teatrze rapsodycznym w czasie okupacji i jako częsty gość Watykanu. Zarobiliśmy na tym wieczorze po 2 złote na głowę. I to wcale nie była suma do pogardzenia, bo poszliśmy potem do miodosytni ukoić nasze skołatane nerwy pitnym miodem, z wyjątkiem Karola, który schował 2 złote do kieszeni i poszedł do domu się uczyć. To był człowiek, jak mówię, odrębny. I trudno wytłumaczyć, na czym polegało, bo to był człowiek bardzo poważny, bardzo wysportowany, bardzo wiadomy, co się dzieje na świecie, a jednak tak zatopiony w modlitwie, święty. I on to umiał pogodzić razem. To dla mnie było coś wspaniałego. Właśnie to.